Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego pada śnieg? Z nadejściem zimy wszyscy z niecierpliwością czekają, kiedy spadnie śnieg. A kiedy wreszcie pokrywa on drzewa i ziemię, dzieci wymyślają różne gry i zabawy na śniegu. Poprawka, nie tylko dzieci lubią bawić się na śniegu. Z radością jeździmy na sankach, rzucamy śnieżkami, lepimy bałwany. Ale rzadko kto zadaje sobie pytanie, czym jest śnieg i dlaczego pada. Woda z mórz i oceanów wyparowywuje i unosi się w niebo. I kiedy temperatura powietrza obniża się na tyle, że ta para wodna w chmurach zmienia się w lodowe kryształy, zwane płatkami śniegu, wtedy pada śnieg. Te drobinki lodu są bardzo małe, ale kiedy spadają z nieba, rosną, ponieważ łączy się z nimi wilgoć z powietrza. Przy tym tworzą się już dość duże płatki śniegu. Krążą w podmuchach powietrza, dopóki nie robią się wystarczająco ciężkie i powietrze nie jest już w stanie ich utrzymać. Wtedy właśnie zaczynają lecieć w stronę ziemi. Wiele również zależy od temperatury i wilgotności na powierzchni ziemi. Jeżeli temperatura jest dodatnia, to śnieg będzie się topił, zanim zdąży dolecieć do ziemi. A jeżeli temperatura jest ujemna, to spadające śnieżynki czasami łączą się ze sobą, tworząc ogromne śnieżne płatki. Czasami zdarza się coś takiego, że podczas spadania na ziemię śnieżynki kilka razy topią się i zamarzają. Wtedy opadając na ziemię tworzą malutkie lodowe kuleczki, które nazywamy gradem. Śnieg to mnóstwo śnieżynek, które spadają z nieba na ziemię. Im więcej śnieżynek spadnie, tym więcej śniegu będzie leżało na ziemi, drzewach, domach i samochodach. Na początku kształt śnieżynki jest nierówny, a w miarę tego jak spada na ziemię, wilgoć z niej odparowywuje i jej kształt robi się równy, sześciokątny. Przy okazji ciekawostka. Kiedyś pewien człowiek postanowił sfotografować śnieżynkę pod mikroskopem. Zrobił 5000 zdjęć, ale ani na jednym z nich nie było takich samych śnieżynek. Później naukowcy próbowali jednak wyjaśnić, czy istnieją jednakowe płatki śniegu, chociaż do tej pory sprzeczają się na ten temat. Ale jednak zgodzili się w jednym, nawet jeżeli śnieżynki są takie same z zewnątrz, to najprawdopodobniej ich wewnętrzne struktury i tak się różnią. Istnieje też jeszcze jedno pytanie, które wielu dociekliwym nie daje spokoju. Dlaczego śnieg jest biały? Biały kolor śniegowi nadaje znajdujące się w nim powietrze. Podczas kondensacji wilgoci i późniejszego tworzenia kryształów na powierzchniach krawędzi śnieżynek odbija się światło, a ponieważ jest ono białe, to kolor śniegu również wychodzi biały. Ale nie zawsze. Dopóki śnieg leci w stronę ziemi, porusza się w masach powietrza i może zderzać się z różnego rodzaju bakteriami i mikroorganizmami. Z tego powodu śnieg może być zielonkawy albo szarawy. Czy można jeść śnieg? Rzecz w tym, że posiada on tę właściwość, że zbiera na siebie wszystko, co może się do niego przykleić. A w mieście to nie tylko jest kurz i bakterie, ale też metale ciężkie. Połykając taki śnieg, człowiek naraża sam siebie na niebezpieczeństwo. Przecież takim śniegiem można zwyczajnie się otruć. A wiedzieliście, że śnieg wykorzystywany jest nie tylko do lepienia bałwanów, ale też do całkiem poważnego budowania domów? Eskimosi budują ze śniegu swoje zimowe loku, iglo. W środku wszystko obwieszają skórami zwierząt, a do ogrzewania używają lampy z palącym się tłuszczem. Dlatego w iglo panuje całkiem akceptowalna temperatura do życia. A wy lubicie śnieg? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!